Bardzo serdecznie 29 listopada we wtorek w poranek, w południe, a może wieczór, kiedy może zaczynacie swoją drogę, może jesteście w trakcie, a może właśnie kończycie tę dzisiejszą wędrówkę. A w tej wędrówce dzisiejszy dzień chcę prowadzić nas Boże Słowo, które zapisane jest w Księdze proroka Izajasza w 40 rozdziale, gdzie od 30 do 31 wiersza tak czytamy. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, pierwszym wierszu tak pisze. Synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Drodzy, rozpoczęliśmy 2 dni temu kolejny rok kościelny. Rozpoczęliśmy go Adwentem. Zapaliliśmy na swoich wieńcach adwentowych pierwszą świecę i chcemy Bogu dziękować za ten czas, za to, że prowadzi nas, strzeże na naszych drogach. Drodzy, faktycznie tak jest, że będziemy się potykać, że będziemy nieraz patrzeć, aby odpocząć, aby znaleźć to miejsce odpoczynku. Ale drodzy,
Dzisiaj chcemy podziękować Bogu za to fantastyczne słowo, które nam daje. Za to słowo, które niesie dla nas wspaniałą pociechę, które jest posileniem. Mamy ufać naszemu Panu. Mamy Jemu powierzyć tą drogę, którą rozpoczęliśmy dzisiaj rano. Możemy wieczorem podziękować za to, że przeprowadził nas, ale przede wszystkim mamy Mu zaufać. Mamy zaufać Jego mocy i sile, która każdego dnia sprawia, że mimo że upadamy, On zawsze jest z nami na naszej drodze. On zawsze nas wzmocni, kiedy zbłądzimy, poda rękę. Kiedy upadniemy, pomoże wstać. I o tym mówi ta wspaniała pieśń, która jest w naszych śpiewnikach, która jest w śpiewniku Chwalmy Pana. Drodzy, my wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że Pan Bóg jest z nami. Ale często inni o tym nie wiedzą. Inni próbują układać swoją drogę po swojemu. Pamiętajmy o tym, że Adwent jest czasem, kiedy z utęsknieniem patrzymy na Tego, który ma do nas przyjść. Mamy się przygotować. Mamy przygotować naszą drogę. Ale chciejmy być też wzmocnieniem i posileniem dla innych. Możemy być, kiedy my sami ufamy Panu. Dziękujmy Bogu dzisiaj, bo On jest wielki, wspaniały. Troszczy się o nas każdego dnia. A na koniec wysłuchajmy jeszcze słów księdza Tadeusza Wojaka. Słowo Boże kształtuje osobowość chrześcijanina. Daje siłę chrześcijańskim przekonaniom, rodzi miłość zdolną do podejmowania trudów dla innych, obdarza cierpliwością i łagodnością, tak potrzebną na co dzień. Uzdalnia do czynów wymagających samozaparcia i odwagi wynikającej z zaufania do Boga. Budzi nadzieję, która trwa wśród niepomyślnych okoliczności, nie załamuje się w spotkaniu z przeciwnościami. Drodzy, życzę Wam wszystkim na ten dzisiejszy dzień, który rozpoczynamy, a może już kończymy, wiele Bożego błogosławieństwa, Jego siły wzmocnienia. Dziękujmy Mu za to, że On jest z nami i nas prowadzi każdego dnia. Amen.